Witam, jestem Zenek, to jest Civka 6, gram Rosją na 5. poziomie, mam maturę 316, 2035 rok, właśnie podpisałem pokój z Indiami, rzuciłem atomówkę na Delhi, zdobyłem Delhi, skończyłem turę, on chciał odzyskać od razu to miasto, więc mu je oddałem, w zamian dostałem Madurai dostałem, w którym jest o dziwo jego projekt kosmiczny wybudowany, czyli dzielnica z promem kosmicznym, ale nadal mu zalicza jakoś tam te osiągnięcia do postępu tego zwycięstwa naukowego. No tak czy siak mi pozostało tylko 16 tur już teraz do wybudowania hydroponiki i to będzie koniec gry. A zdobyłem Delhi rzucając atomówkę i przeleciałem to śmigłowcem swoim i po prostu zdobyłem Delhi helikopterami, więc można zdobywać miasta helikopterami. Zresztą w 5. chyba też można było. Nie jestem pewien do końca, bo jakoś chyba w 5. nigdy mi się nie udało zdobyć miasta. Jeszcze prowadzę wojnę z Francją, która też chce pokój. Czy ona może mi coś fajnego dać? Może jakieś miasto od niej wydębi? Ona ma tylko 3 miasta. Nie, nawet nie chce jej miast. Dobra, biorę ten pokój. No, z taką potęgą jak Rosja się nie zadziera po prostu. Patrzcie, taką mam flotę. Oni nie mieli w ogóle okrętów, mieli tylko jakieś armie naziemne i próbowali nimi wpływać na oceany, a cokolwiek przypłynęło, to zaraz zatopiłem. No i tyle, no. Nie mogli nic zrobić. Może Sumeria ma jeszcze tarany. Kiedy ja mam atomówki, lol. Choć przyszłość wydaje... Okej, Kolejna technologia przyszłości. Dobra, coś takiego. Tutaj co bym chciał wybudować? Jakąś dzielnicę? Chyba nie. Może jakiś cudak? Też nie. Kupiec. Ile mam? 2 szlaki wolne. Może kupce? Niech robią kupce. Dobra, śmigło. To można fortyfikować. Tą łodzią podpłyniemy sobie tutaj. Mam jeszcze kilka atomówek, chyba 2 atomówki mam jeszcze aktywne. Więc mogę je gdzieś dropnąć. Tego ziomka wyślemy znowu do Indii i będziemy dealować. Tam są lepsze deale. Dobra, coś jeszcze? No, tu są 2 aktywne. Broń jądrowa. Dobra, awansy sobie zostawiam na później, w razie W, żeby tych gości leczyć. Buduję pierwszą dzielnicę wojskową buduję w Nowogrodzie. Wybuduję ją sobie tutaj, w tym miejscu. Jedno niezadowolenie, ok. 15 tur do hydroponiki. Ciekawe, czy to się... Nie, to się nie zresetowało, ten postęp. Wynik... 726 punktów, ok. Postęp, zwycięstwo kulturowe. Nawet ja jestem w pierwszym zwycięstwie kulturowym już teraz. Zwycięstwo przez dominację. Ja miałem 2 stolice zdobyte. Przez moment, bo miałem Delhi zdobyte. Wojny apostołów tutaj po prostu trwają. A z kim oni się piorą tak naprawdę? Chyba zabili tutaj kogoś. A tutaj co płynie? Indyjski naturalista, Jezus Maria. Strach się bać. Dobra, przerzućmy ten helikopter tutaj. Łódkę przerzucimy tutaj, następna tura. Dobra, to chyba pocisnę już teraz te tury, tak żeby zwyciężyć. 14 tur. Pięć tur na atomówkę. A Gandhi nie ma w ogóle uranu, z tego co zauważyłam chyba. Mi się wydawało, że on ma gdzieś uran, ale jednak nie ma uranu nigdzie. Więc nie może atomówek budować. Gilgamesz ma tutaj, kurczę, uran, aż 3 sztuki. A Egipt ma uran? Nie wygląda mi to na uran. Tutaj pan Kabul ma uran, proszę bardzo. Czy Kabul jest moim sojusznikiem? Nie, nie jest moim sojusznikiem. Ile ja mam emisariuszy? 6. Gdzie jest Kabul w ogóle? Ja Kabulu nie widzę. A Kabul chyba został zdobyty? Nie, jak to jest? To jest 12. Ej, czemu ja Kabulu nie mogę wybrać? Kabul został zdobyty przez kogoś? No, nie. lecimy z tymi turami. 13 tur do hydroponiki. Yo. Co tu się stało? Co takiego? A, Seul nie jest moim już kurczę sojusznikiem WTF. Ile potrzebuję? On mi daje naukę, chociaż mógłbym ich przekabacić. Coś odciągnęło moją uwagę od czego... Dobra. Bye. Zróbmy jakieś mass media, whatever. O, proszę. Niszczyciele. Armada. Ja mam złota, 190 zł, to sporo. Mogę dalej budować sobie statki. Róbmy armadę krążowników for fun. Jaką to ma siłę? 97. Armada krążowników? Znaczy tych... Okrętów podwodnych 97 też. Czy mają krążownik rakietowy 102, więc krążownik najsilniejszy rakietowy jest. Też te niszczyciele są dość tanie w produkcji. Co on tu chce ode mnie? Say what? A idź precz z taką propozycją. Tylko ma baseballówkę, lol. Pomyślenie są o uprzyjemnieniu nieco życia swoim obywatelom. Tak, są trochę niezadowoleni. Co tu się dzieje? Czy to -1 zadowolenia? Kaman, co to jest? 1 punkt niezadowolenia, to nic nie znaczy. Nic nie kształtuje przy... O, że tych technologii przyszłości to już nabudowałem całą tonę. Prawda. Dobra, następna tura. 11 tur, 10 tur za chwilę. Okej. I zwycięstwo naukowe. Takie połączone z dominacją, pół na pół. W sumie jakbym chciał, to bym bardzo szybko podbił tę stolicę. Delhi już miałem zdobytą, a to była praktycznie najsilniejsza stolica. Zostałaby... No z Ameryką jeszcze musiałbym się pomęczyć. Gdzie on ma ten Waszyngton? No, Waszyngton ma w głębi lądu, więc tutaj musiałbym się pomęczyć jakąś atomówką, coś, nie wiem. Jakiś bombowiec może być. Co tu powstało? Tak naprawdę... Stadion? Dobra, zróbcie stadion. Artyleria rakietowa... Koszary. Co dają koszary? 1 do produkcji. Ej, ten dystrykt wojskowy jest nawet spoko. Zbrojownia, akademia wojskowa. Pytanie, czemu ja nie mogę szkolić tych kurczę inżynierów? Czy teraz mogę robić inżynierów wojskowych, którzy budują jakieś drogi? Czemu tylko inżynier wojskowy może budować drogi? Nie rozumiem. Dobra, robię koszary sobie dla zabawy. Czy ja tu chcę coś robić? Operacja Bluszcz. A zróbmy operację Bluszcz. Albo nie. Atomówka. Chociaż w sumie broń termojądrową, jakbym dziabnął, to 14 tur, to nawet nie zdążę tego zrobić. Zostało tylko 9 tur. To broń jądrową nie zrobię. Wieża Eiffla. Czy coś mogą zrobić ciekawego? Operacja Bluszcz to chyba nie dla nich opcja. Medyk, szpieg. Dobra, niech zrobią armadę okrętów podwodnych. Bombaj. Gdzie go wysłać? Delhi 14. Niech się lecą do Delhi sobie. Dobra, następna tura. I czy to będzie koniec w tym odcinku? Wygląda na to, że tak. Co nam mi tu proponuje? Otwarte granice. Za jakieś tam luksy. 36 na turę. Może być. Nawet nie za propozycja. 66 sztuk, 100 sztuk złota na turę. 404 punkty nauki. Nice. Dovreste prestare attenzione a ciò che va accade d'intorno. Credetemi, vi sono fin troppi giochini che stanno avendo luogo. dalej majaczy o jakichś szpiegach. I po poziomach, kurczę, polityki. Tutaj jedyna realna polityka to są moje, kurczę, armady krążowników rakietowych. To jest jedyna polityka w tym momencie. Taką można uprawiać. A co tu powstało? Okej. Okay. Krążownik rakietowy, nice. To może sobie kolejny krążownik zrobimy. Rakietowy, w sumie ma niezłego powera. To cudo, odmą spoko produkcję. Yeah. Arsenał wenecki to jest to. Jedną armadę buduje, drugą dostaje gratis. Po prostu mistrzostwo świata. Fajny cudek. Trzeba pamiętać, żeby budować na jedno miasto, żeby mieć dystrykt przemysłowy na wybrzeżu. Wtedy można wybudować sobie właśnie ten cudek. Ten, kurczę, arsenał wenecki. To wymaga tego, żeby dystrykt przemysłowy był położony na wybrzeżu. Ok, ile zostało? 8 tur. To chyba GG w tym odcinku będzie. Już mi tu się nie chce bawić w żadną wojnę. Nie ma sensu. Jak się zastanawiam, kim zagrać następną serię. Myślę, że Amerykę sobie wybiorę, tak dla kontrastu. Rosja, Ameryka. Wydaje się być pod... Chociaż Chiny też by było całkiem fajną opcją w sumie. Same supermocarstwa jakieś. Nie będzie kolejne śmigło. Dobra, następna tura, bo już mi się nie chce przeskakiwać tymi jednostkami. 7 tur do hydroponiki. Wątpię, żeby Gandhi cokolwiek był tu w stanie zrobić. Tutaj też sobie mogą jakichś robotników kupić, ale czy mi się chce tu bawić w jakieś budowanie czegokolwiek w tym Maduraju? Produkcja, może być akademia wojskowa. To jak ktoś z uporem maniaka nie daje mi być sojusznikiem tego miasta. Okej. To zasuwaj do dalej, gościu. Let's go, następna tura. A nie mam w ogóle wielkich dzieł, bo tych dzieł dostałem całą tonę. Od tych moich, kurczę, ziomeczków, którzy poddawali się, czy też podpisywali ze mną. Teksty. Ej, to sporo dostałem tych tekstów. Muzyka. Amfiteat, jakieś teksty. Krew męczennika, relikwie. Właśnie skąd dorwać relikwie? Nie wiem, kto daje relikwie. Gandhi mnie znowu potępia, serio. Naprawdę? Zbytnia wojowniczość mnie cechuje. No, sam mi wojnę wypowiedział, lol. To samo, wszyscy praktycznie w tej grze wypowiedzieli mi sami wojnę, ja nikogo nie atakowałem. Norwek mi pierwszy wypowiedział wojnę, później go zniszczyłem. O, coś odciągnęło naprawdę moją uwagę. O Boże, będę się jeszcze męczył z barbami, serio. Poważna porażka, Boże, dawać to śmigłowiec. Poważna porażka też? Come on. Ej, mam czołg, dobra. Niewielka porażka, czołg. No, seriously? Jeszcze mi tu wjedzie na ten. Ważna porażka, dobra, lecę z tym. Nie będę się czaił. O halo, panie, atakuj. To jest obóz barbów? Skąd barby się wzięły? Nie rozumiem. Skąd ta ekipa barbów? Okej, 5 tur do hydroponiki. 4 tury. I jest GG. Co on chce mi dać? Może być. Jakieś tam złoto. Potępiła mnie, straszne rzeczy. Brazylia jest tylko neutralna, hej. No tak, bo ja w sumie z nim miałem sojusz podpisany nawet w pewnym momencie. Boże, znowu no jest jakiś... Skubanek chce wjechać do mojego, kurczę. Gdzie tu jest obóz barbów? Wygląda na to, że gdzieś tu. Żegnam. To jest tak, tą ekipę można remontować. Tą ekipę przerzucimy tutaj. Śmigłowiec też jakoś przerzucimy szybciutko. Produkcja. Okej, okay, tutaj powstała armada łodzi. Może być śmigłowiec. Dobra. Następna tura. Jest! 3 tury tylko do hydroponiki. Tak. Ike, tak, dobrze mówisz. Madurai, 2 tury do wybudowania artylerii rakietowej, a tu zostały 3 tury do hydroponiki. To jeszcze zdążą wybudować. Co tu się dzieje? Barby gdzieś atakują? Chyba tam, kurczę, moje moherowe dojo atakują. Albo nie, próbują wbić do mnie, do mojego Astrachania. Prawda? No dobra. Zaatakujemy ich tutaj. Śmigiełko. Czemu to śmigło ma taki kiepski zasięg? Dobra. Coś sobie już podleciało, fajnie. Ta ekipa może coś zrobić, poważna porażka. O Jezusie, naprawdę. Dobra, to niech oni stacjonują tu na farmie. A ci się mogą leczyć. Tą ekipę przerzucimy tutaj. Coś jeszcze? No było, że to znowu jakiś najazd angielskich misjonarzy. Będzie protestantyzm znowu się szerzył wszędzie. A teraz do Indii uderza. Okej. Ja mam 2000 wiary. W ogóle czy ja mogę coś kupić za tą wiarę? Jestem ciekaw. Naturalistę. Tutaj chyba już mam wszystko kupione. Misjonarz, apostoł, naturalista. Naturalista. Dobra, podziękuję za naturalistę. Okej, co mi za cudaki zostały? Tylko 4 cudaki. Stadion Maracana, 6 do kultury, 2 do udogodnień. Niszczyciel, a niech zrobią atomówkę. Operacja Bluszcz może? Niech zrobią operację Bluszcz dla zabawy. Dobrze, tutaj mamy tak... Dystrykt, kurczę, wojskowy, czy też dzielnica, jak to tam woli. O, jest w końcu inżynier wojskowy, Boże. Zrobię sobie inżyniera, tak for fun. Będę jakieś drogi budował. Tutaj można by zrobić kupiec budowniczy. Dobra, pociąpanie, spróbujmy zaatakować tych gości tutaj. Bo mi to jeszcze zaczną coś bruździć. Gdzie jest w ogóle ten obóz barbów? Tutaj nie widać, żeby gdzieś był. Dobra. Po zawodach. Sobie awansuję. Okej, są jakieś tomówki. Dobra, lecimy, kolejna tura. Ile zostało? 1 tura? Czy ja wygrywam to w następnej turze? Czy to jest koniec gry? Zobaczymy, czy poleci rakieta kolejna w kosmos. Leć! Bajkonur na pustyni zrobił swoje po prostu, obok piramid po prostu. Połączyli się z kosmitami, którzy stworzyli... z Marsjanami, którzy zbudowali piramidę. Yep. No dobrze, czy to jest zakończenie gry? Mówi się, że musimy chodzić, zanim zaczniemy biegać. Tak naprawdę zrobiliśmy jeden mały krok, zanim zrobiliśmy większy. Wkrótce udało nam się wyrwać z okowów Ziemi. Teraz żeglujemy między planetami. To twoje przywództwo poprowadziło nas do nieba. Ojej. I jeszcze dalej. No jest kolonia na Marsie. Pytanie, czy będzie jakaś cywilizacja 6. O, fajne zakończenie. Wiele wieków temu, tak i my teraz zmierzamy w nieznane. Pionierzy postawili pierwszy krok na niełatwej drodze ku przyszłości, która zapewni nam pomyślność i rozwój. Otwórz film ponownie, menu główne, jeszcze jedna tura. Ranking, gdzie ja wylądowałem? Tutaj? Neville Chamberlain na 16 pozycji, 746 punktów, ok. Statystyki. Co tu się dzieje? Brazylia? Co to za skok Brazylii jakiś kosmiczny? To są punkty? Co to jest? Bilans, a bilans złota, to Brazylia tak podskoczyła. Serio? Miałem tak mało złota? Kultura, naturę, Rosja. No to dominowałem zdecydowanie. Przejęte miasta, też byłem pierwszy. Tudaki, niech to był pierwszy. Indie chyba. Dokładnie, 6 Tudaków. Ja miałem 4 albo 5, 5 Tudaków. Nauka, naturę, ojojoj, troszkę ich wszystkich wyprzedziłem. Tutaj, no Indie od początku dominowały, kto to jeszcze dominował? Ameryka dominowała też, ale tutaj przyspieszyłem. Tyle w temacie. Łącznie walk. O, prawie 1000 pojedynków stoczyłem. Dobra, ranking. Już mi się nie chce tego przeglądać. Tak czy siak jest po prostu zwycięstwo. Sobie zrobię jeszcze jedną turę. Po to, żeby tą grę zapisać i może później jakieś odcineczki z atomówkami nagram. Takie for fun, bo tutaj mam 12 tur do operacji Bluszcz. Co ja mogę tu wyprodukować? Teraz muszę się skupić na atomówkach może. Żeby obrzucić później Indie atomówkami. Okej, w stolicy atomówkę sobie zrobimy. Tutaj też można by zrobić atomówkę. 17 tur, trochę sporo. Są moje kosmiczne krążowniki. Tak, krążownik, rakietowy. Dobra. Tą ekipę wyślemy na jakiś urlop. Niech się wyremontują. Helikopter też. Tych ziomków można fortyfikować. No i następna tura. Całe drzewko technologiczne opracowane. Całe drzewko idei też zakończone. Mass media i globalizację 15 razy chyba stworzyłem. Teraz tak. No co to szpiegostwo? O, z tymi szpiegami jakoś specjalnie się nie zajmowałem. Państwo miasta miałem raz, dwa, trzech, czterech, 5 sojuszników, czy też suzerenów. No i teraz zwycięstwo. Ile miałem? 418 punktów nauki, naturę. Gdy Ameryka miała ich 167. Gandhi 123. Z kultury 317, turystyka 364, a Gandhi... Pedro miał 230, Gandhi 214, miał najwięcej. A, bo oni przez te artefakty, które mi oddali za te pokoje, za to podpisywanie pokoi mi poddawali artefakty, jakieś inne wielkie dzieła i stąd pewnie tej turystyki trochę przybyło. Ja miałem wojska, może 6780 wojska, ok, ja przed chwilą miałem połowę tyle co Ameryka, jakiś czas temu, może nie przed chwilą, a teraz mam, no, o 2000 punktów silniejszą armię. Zwycięstwo religijne to był pierwszy, Wiktoria, no tak, bo ona spamowała tymi swoimi misjonarzami i innymi wynalazkami. No i super, Rosjanie dosłownie polecieli w kosmos, Łajka jest na Marsie i wszyscy są szczęśliwi. Dobra, ja kończę tą serię. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Może jeszcze nagram jakieś odcinki, jeden odcinek for fun, jakby obrzucał tutaj wszystkich atomówkami, tak dla zabawy. Skończę tą operację Bluszcz, żeby móc zbudować termonuklearną broń. I wtedy zobaczymy, czy ta broń termonuklearna pewnie jest silniejsza niż zwykła atomówka, będzie zabawnie. Po prostu odrzucę tutaj Delhi może znowu, czy coś. No patrzę, ile mam wojska, no po prostu totalna dominacja. Dobra, dzięki, do zobaczenia w następnej serii. Na razie, cześć!